Ja, herzlich willkommen zu unserem Vormittag über Medien. Serdecznie witamy wszystkich w dzisiejszym poranku na temat media. Wir wollen zu Beginn einen Vers aus Hebräer 13 lesen. Z początku chcemy przeczytać jeden wiersz z Hebrajczyków 13. Und zwar Vers 8. Mianowicie wiersz 8. Hebrajczyków 13, wiersz 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Wenn wir über Medien reden und besonders an heutige, aktuelle, moderne Medien denken, jeśli mówimy na temat mediów czy media i pomyślimy o tym z punktu dzisiejszego widzenia, dann ist es gut, sich daran zu erinnern, dass es etwas gibt, was bleibt. To jest to dobrze, jeśli się sobie przypomni to, że istnieje coś, co pozostaje. Das ist zum einen die Person unseres Herrn Jesus. Po pierwsze jest to osoba naszego Pana Jezusa. Und ich hoffe, und das will ich an den Beginn setzen, dass wir darüber einig sind. Ja mam nadzieję, to chcę przedstawić jako pierwsze, że jesteśmy w tej sprawie, czy w stosunku do tej osoby zgodni. Mit anderen Worten, das ist die Grundlage, dass wir uns überhaupt heute unterhalten. To znaczy, że Pan Jezus jest w ogóle fundamentem na to wszystko, że teraz się, że teraz ze sobą rozmawiamy. Denn unser Thema ist ja nicht irgendwie neue Medien kennenzulernen. Gdyż naszym tematem dzisiaj nie jest to poznać te nowe media, sondern eine Beurteilung dieser Medien aus göttlicher Sicht. Lecz aby te media je ocenić z punktu Bożego widzenia. Oder anders ausgedrückt, eine Beurteilung dessen, was wir mit diesen Medien machen, aus göttlicher Sicht. Albo inaczej wyrażając to, osądzenie czy ocena tego, co my z tymi mediami dzisiaj czynimy. Und das können wir natürlich nur für uns persönlich so machen, wenn wir den Herrn Jesus kennen. A to osobiście oczywiście możemy tylko wtedy uczynić, jeśli znamy Pana Jezusa. Deshalb ist meine Frage an euch, nein, an dich ganz persönlich. Dlatego teraz stawiam pytanie to wam, nie tobie, osobiście tobie. Was sagt dir der Name Jesus Christus? Co znaczy dla ciebie imię Jezus Chrystus? Kennst du ihn wirklich als deinen persönlichen Retter? Czy rzeczywiście znasz go jako twojego osobistego Zbawiciela? Es reicht nicht, dass du in diesem oder ähnlichen Räumen ein Jahr, fünf Jahre, 50 Jahre gesessen hast. Nie wystarczy to, że w takim lub w podobnych miejscach, pomieszczeniach siedziałeś rok, 5 lat czy 50 lat. Es gibt im Deutschen so einen Ausdruck juristischer Art, man kann sich den Himmel nicht ersitzen. Ja, was? Ersitzen? W niemieckim jest takie wyrażenie, takie sformułowanie, że nie można sobie niebo wysiedzieć lub zasłużyć na to przez siedzenie w jakimś sądzie. Sondern du musst eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus gehabt haben. Ale musisz znać takie wydarzenie w twoim życiu, że miałeś osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Wenn du nicht einen Augenblick in deinem Leben kennst, wo du vor dem Herrn Jesus niedergefallen bist, es muss nicht äußerlich sein. A jeśli nie znasz w twoim życiu takiej jednej chwili, w której upadłeś przed Panem Jezusem, to nie musi być też wcale zewnętrznie, aber innerlich, ale wewnętrznie. Und ihm deine Sünden gesagt, bekannt hast. Jeśli nie wyznałeś i nie powiedziałeś mu twoich grzechów, angenommen hast, dass er für dich sterben musste, i jeśli nie przyjąłeś tego, że on musiał umrzeć za ciebie, dann ist er nicht dein Retter, wtedy nie jest twoim Zbawicielem, dann ist er nicht dein Herr, wtedy nie jest twoim Panem, und dann gehst du ewig verloren. I wtedy idziesz na wieczne potępienie. Ich hoffe, dass keiner hier ist, der noch nicht sagen kann: Jesus Christus, du bist mein Retter und Herr. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnej osoby, która nie byłaby w stanie powiedzieć: Jezus Chrystus, mój Zbawiciel i mój Pan. Wir haben eine und der Herr Jesus, er ist derjenige, der bleibt. A Pan Jezus jest tym, który pozostaje. Er ist derselbe. On jest ten sam. In Bezug auf gestern, heute und in alle Ewigkeit. W stosunku do wczoraj, do dzisiaj i do całej wieczności. Deshalb können wir uns an ihm festhalten. Dlatego też możemy się jego trzymać. Ob es dir gut geht, czy powodzi się tobie dobrze, oder einmal nicht so gut. Albo czy też nie masz się aż tak dobrze. Auf ihn und auf ihn allein kannst du dich verlassen. Na nim i jedynie na nim możesz polegać. Da gibt es etwas Zweites, was bleibt, was fest ist. Istnieje jeszcze coś drugiego, co pozostaje, co jest też stabilne, mocne. Und davon haben wir gesungen. I o tym też śpiewaliśmy. Das ist das Wort Gottes. Jest to tym Słowo Boże.
Ich hoffe, dass wir uns einig sind. Mam nadzieję, że jesteśmy zgodni. Dass wenn wir etwas beurteilen in unserem Leben, że jeśli coś w naszym życiu oceniamy czy osądzamy, wenn wir etwas beurteilen, das auf uns zukommt, jeśli coś oceniamy, osądzamy, co przychodzi na nas, czy się zwraca wobec nas, dass wir das auf der Grundlage des Wortes Gottes tun, abyśmy to oceniali na podstawie Słowa Bożego. Das ist der einzige Maßstab, der absolut und vollkommen ist. Jest to jedyna miara, która jest absolutna i doskonała. Meine Empfindungen, meine Gefühle können schwanken. Moje uczucia czy odczucia mogą się chwiać. Aber das Wort Gottes ist ein fester, bleibender Maßstab. Ale Słowo Boże jest stabilnym i stałym, trwałym, trwałą miarą. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute Morgen etwas über Medien nachdenken. I na tym podkładzie chcemy się dzisiaj zastanawiać coś na temat mediów. Ich habe dazu eine Präsentation, aber die ist eben auf Deutsch. Ja, ku temu mam taką prezentację, ale ona niestety jest po niemiecku. Es ist aber auch nicht wichtig, dass man sich die anschaut. Nie jest to też aż takie ważne, aby ją też oglądać. Ich will einfach einige Punkte aus einer solchen Präsentation einmal vorstellen zum Thema Medien. Chciałbym po prostu przedstawić kilka tych punktów czy spraw pochodzących z tej prezentacji. Dadurch, dass ich beruflich mit Medien unmittelbar zu tun habe, dlatego, że jeśli chodzi o mój zawód, mam bezpośrednio do czynienia z mediami, denke ich, habe ich auch ein gewisses Gefühl für das, was heutzutage nicht nur in der jugendlichen Welt los ist. Myślę, że dlatego mam takie pewne odczucie na to, co nie tylko w świecie młodzieżowym jest, się dzieje na tym tle. Der Schwerpunkt ist das Internet. Nacisk będzie kładziony na Internet. Aber ich möchte zum Schluss auch noch auf ein paar andere Medienarten eingehen. Ale pod koniec chciałbym jeszcze wejść na temat innych też mediów. Wenn ich mit jungen Leuten zusammen bin, dann bin ich eigentlich etwas unglücklich, wenn das immer so ein Vortragsstil ist. Gdy jestem razem z młodymi ludźmi, to jestem taki nieszczęśliwy, jeśli to odbywa się w sposób taki, jak że ktoś tylko wykłada. Ich vermute mal, dass wenn ihr als Jüngere zusammen seid, dass ihr dann auch euch unterhaltet. Przypuszczam, że jeśli jesteście razem ze sobą jako młodzi ludzie, że też ze sobą rozmawiacie. Insofern erlaubt mir vielleicht auch mal die eine oder andere Frage an euch. Dlatego pozwólcie, że może nieraz też zadam wam jakieś pytanie. Und meine erste Frage ist, weiß einer von euch? Moje pierwsze pytanie jest, czy ktoś z was wie, wo eigentlich das Internet herkommt? Skąd w ogóle Internet pochodzi? Okay, örtlich ist richtig. Weiß einer, wie das überhaupt entstanden ist? Also was die Idee hinter dem Internet war? Znaczy, jeśli chodzi o miejscowość, to jest to prawdą, ale czy ktoś wie, w jaki sposób to powstało? Skąd się wziął ten pomysł? Dass man einfach Post miteinander sich verschicken wollte gegenseitig. Das war sehr schnell der Hintergrund danach, aber der Ursprung ist noch etwas anderes. To bardzo szybko stało się wprawdzie też potem takim czymś, co to, czym to było cechowane, ale źródłem tego wszystkiego było coś innego. Bereits im Jahr 1962, już w roku 1962, hatte das US-Militär das Problem, ihr Kommunikationssystem zu schützen vor auswärtigen Angriffen. To armia amerykańska północnej Ameryki miała to, ten problem, czy ten interes, aby uchronić swój cały system. Das heißt, man wollte ein System, man wollte ein System erstellen, wo man sich gegenseitig schützen kann und informieren kann vor Angriffen. Chciało się stworzyć taki system, w którym nawzajem można było się ochronić, schützen vor Angriffen? Ja. Und miteinander austauschen kann. I przez który można było ze sobą komunikować. Da waren dann drei Männer, Postel, Crocker, Kerf. Tam było trzech mężczyzn. Postel, Crocker i Cerf oder Kerf. Die dann im Jahr 1969 ein erstes System zusammengebaut haben. Którzy w 69 roku zbudowali taki pierwszy system. Das richtige Vorläufermodell von dem Internet. A prawdziwy czy prawidłowy pierwszy wynalazek internetu. Vielleicht gar nicht mal mehr nur ein Vorläufermodell. Może nawet już nie taki przed internet. Ist dann in Europa entstanden.
to on powstał potem w Europie. Und zwar dort, wo im Moment auch sehr viel drüber gesprochen wird, am CERN in Genf. Mianowicie tam, gdzie też dzisiaj bardzo dużo się na ten temat mówi, to jest w CERNie, to jest w Genewie. Das ist diese europäische Kernforschungsgesellschaft. Jest europejskie stowarzyszenie badania jądrowych. Ihr habt vielleicht davon gehört, dass da jetzt im Moment dieser Teilchenbeschleuniger angestellt worden ist. Jak? Akcelerator cząstek. Tam o tym jest teraz dużo mowy. Eben mit dem Ziel, mehr zu erfahren über das, was die Menschen unter Evolution verstehen. I jest to wykonywane z celem, aby więcej rozumieć na temat ewolucji, jak to ludzie rozumieją. Die Grundlage war also, dass ein System, ein Kommunikationssystem entstanden ist, was so einfach ist, dass es eben nicht nur für irgendwelche Fachleute, Fachidioten bedienbar ist. Celem tego wszystkiego było właśnie to, aby powstał taki system, taki prosty, żeby mógł być też używany też przez normalnych laików, a nie tylko przez fachowców. Zu Beginn stand dabei der Versand von Datenpaketen im Vordergrund. I na początku stało, znaczy było jako pierwszym celem to, żeby było przesyłanie tych danów, pakietów danowych, czy danych. Und damit ist die Idee tatsächlich, wie du eben auch gesagt hast, sehr nah bei dem Telefon, also bei dem einfach dem Kommunizieren miteinander, bloß dass eben da Daten jetzt ausgetauscht wurden. I z tym jest tak, jak przed chwilą powiedziałeś, jest ten pomysł podobny jak do rozmawiania ze sobą przez telefon, po prostu przesyłania sobie wiadomości. Die Parallele zwischen Internet und Telefon ist sehr frappierend eigentlich. Ja, auffallend. Równoległość pomiędzy telefonem, rozmawianiem przez telefon, czy obsługiwaniem się internetem, czy też mailów jest bardzo taką wskakuje, czy w oczy, jest do zauważenia. Bei dem Telefon ruft man eine Person an. Jeśli chodzi o telefon, to dzwoni się do kogoś. Im Internet ruft man einen Computer an. A w internecie dzwoni się do komputera. Bei dem Telefon spricht man. Przy telefonie się rozmawia. Und beim Internet ruft man Daten ab. A w internecie się po prostu ściąga jakieś dane. Beim Telefon gibt es eine Nummer. Jeśli chodzi o telefon, istnieje numer. Und beim Internet hat man eine Adresse. A w internecie ma się adres. Warum sage ich das? Dlaczego ja to mówię? Weil ich die Frage stelle, ist das Internet wirklich neu? Bo ja stawiam to pytanie, czy Internet rzeczywiście jest czymś nowym. Und was ist die Antwort darauf? Jaka jest odpowiedź na to? Nein. Nie. Die Bibel sagt sogar einmal, dass es letztlich gar nichts Neues gibt. Biblia nawet na pewnym miejscu mówi, że nie ma nic nowego. Weiß einer von euch? O? Czy ktoś z was wie, gdzie tak jest napisane? Nicht verstanden. Tja? Ein Prediger. Prediger, genau. Das ist eines der sehr interessanten, schwierigen Bücher auch zu verstehen. Tak, to jest rzeczywiście taka ciekawa, ale też jedna z tych trudniejszych ksiąg do zrozumienia. In Prediger 1, Vers 10. W Kaznodzieja w pierwszym rozdziale. Kann man mal lesen. Przeczytamy to razem. Księga Kaznodziei, Salomona, pierwszy rozdział. 1, Vers 10. Wiersz 10. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Natürlich heißt das nicht, dass die Art und Weise einer Sache nicht neu sein kann. Oczywiście, że to nie oznacza, że pewien sposób jakiejkolwiek rzeczy nie może być nowy, aber czy rodzaj tej rzeczy. Aber im Kern. Ale jeśli chodzi o zasady tej rzeczy, czy o źródło, gibt es und gab es praktisch alles schon. To wszystko już właściwie istniało i już dawno istnieje. Das heißt, die Ausprägung, die Technik einer Sache mag sich ändern. To znaczy wymiar czy technika pewnej rzeczy może się zmienić, aber der Geist dessen, was dahinter steht, ändert sich nicht. Ale duch tego, co stoi za tym, się nie zmienia. Nun ist Technik weder gut noch böse. Mówiąc tak o technice, ona nie jest sama w sobie ani zła, ani dobra. Technik ist ein Instrument. Technika jest po prostu narzędziem.
Die Frage ist also nicht, ist die Technik gut? Pytanie więc nie powinno być takie, czy ta technika sama w sobie jest dobra? Oder böse? Czy ona jest zła? Sondern was machen wir damit? Tylko pytanie brzmi, co robimy z tą techniką? Eines ist klar. Jedno też jest jasne. Das Thema Internet, das Thema Computer ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man fast schon sagen, enorm gewachsen. Jedno jest jasne, że temat internetu czy komputera w ostatnie lata czy ostatnie kilkadziesiąt lat, on ten temat bardzo wzrósł. Ich vermute mal, dass jeder von euch mit dem Thema zu tun hat. Ja przypuszczam, że każdy z was ma do czynienia z tym tematem. Und dann stellt sich die Frage, nicht was ist das Medium, sondern was mache ich mit diesem Medium? I pytanie powinno takie być, że nie co to jest za medium, tylko co ja robię z tym medium. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. I zacznijmy z tym, co jest najprostsze. Mit der E-Mail. To jest z mailem. Ist eine E-Mail neu? Ist das Thema E-Mail neu? Czy temat mailów czy maila jest czymś nowym? Was würdet ihr sagen? Co powiedzielibyście? Głośniej. Oder anders gefragt, inwiefern ist es nicht neu? Albo w jakim sensie nie jest to nowe? Das Versenden von Nachrichten gab es schon damals vor vielen Jahrhunderten. Genau. Wo finden wir das in der Bibel? Dokładnie. Gdzie to znajdujemy w Biblii? Mal ein, zwei Beispiele. Na przykład, jeden czy dwa przykłady podajcie. Ja, zum Beispiel die Diener Davids haben mündliche Nachrichten auch übermittelt. Genau. Also da war sozusagen eine Person... Der Brief, die Mail. Na przykład, więc w takim przypadku była osoba tym listem czy tym mailem? Wo finden wir Briefe? Das ist ja nur ein E-Mail, ist ja nichts anderes als ein Brief. A gdzie znajdujemy listę? Bo przecież e-mail czy mail nie jest niczym innym jak tylko listem. Ja, in Briefen. In den Briefen, Alten Testament, finden wir da auch schon sowas? A czy w Starym Testamencie znajdujemy też już jakieś listy? Nehemia, Esra auch schon. Esdra, też już. Genau, also ganz, ganz alt ist die Sache. Więc ta sprawa sama w sobie jest już bardzo stara. Worauf kommt es bei Briefen an? Co jest ważne, jeśli chodzi o list? Es muss einen Absender geben. Ja, es gibt einen Absender, genau. Ist nie nadawca. Was braucht man noch dann? Co jeszcze się jest potrzebne? Es gibt einen Empfänger. Einen Empfänger, was gibt es noch? Und den Inhalt. Den Inhalt. Das sind die drei wesentlichen Punkte bei einem Brief und bei einer Mail. To są te trzy ważne czy istotne rzeczy, jeśli chodzi o list albo o maila. Wer hat die Verantwortung? Wer ist verantwortlich bei einer E-Mail? A kto jest odpowiedzialny, czy kto ma odpowiedzialność, jeśli chodzi o maila? Der Absender. Der Absender. Nur der Absender? Tylko nadawca. Der Empfänger. Genauso der Empfänger. Das ist natürlich banal eigentlich. Das ist banal, ne, właściwie. Aber machst du dir das immer bewusst? Ale czy sobie to zawsze uświadamiasz? Wie viele E-Mails bekommst du, wo du den Absender nicht kennst? Jak wiele otrzymujesz mailów, w których, jeśli chodzi o nie, nie znasz nadawcy? Ihr alle kennt Spam-Mails. Wszyscy znacie Spam. Da ist der Absender natürlich verantwortlich, derjenige, der diese Spam-Mails in Umlauf bringt. Oczywiście, że ten nadawca jest tutaj odpowiedzialny, który sprawia, że te maile są rozprowadzane. Aber du kannst dich nicht darauf berufen, dass er verantwortlich ist, wenn du diese Mail aufmachst und dich damit beschäftigst. Nie możesz jednak się odnosić do tego i mówić, że to on jest odpowiedzialny za to, że on to wysyła, jeśli otwierasz takie maile i się nimi zajmujesz. Du als Leser bist genauso verantwortlich. Ty jako czytelnik jesteś tak samo odpowiedzialny. Was machst du mit dieser Mail? I co ty czynisz wtedy z tym mailem? Es kommt auf den Inhalt an. Zależne to jest od treści. Das heißt, die Bewertung
Nicht der Technik, sondern dessen, was du damit machst, hängt sehr stark von dem Inhalt dessen ab, was dir damit geteilt wird. To znaczy, ocena tego wszystkiego jest niezależna od tej techniki, tylko od treści tego, co jest ci przez to wszystko przekazywane. Gleichwohl ist die Verantwortung auch bei dem Absender. Aczkolwiek też i odpowiedzialność jest po stronie nadawcy. Früher, als ich in eurem jugendlichen Alter gewesen bin, kiedyś, gdy ja byłem w waszym młodzieńczym wieku, da gab es noch nicht diesen typischen E-Mail-Verkehr. To nie istniał jeszcze takie typowe przesyłanie sobie mailów. Zum Beispiel, als ich verlobt war, da hat man einfach noch klassische Briefe geschrieben. Na przykład, gdy byłem zaręczony, pisało się jeszcze normalnie klasycznie listy. Und bei Briefen, egal ob jetzt in der Verlobungszeit oder überhaupt, da achtet man darauf zum Beispiel, dass sie ordentlich geschrieben sind, dass da keine Fehler drin sind. Jeśli chodzi o listy, to wtedy w tym czasie narzeczeństwa zważało się na to, żeby one były ładnie napisane, żeby nie było tam błędów. Das hat sich grundlegend zu E-Mails geändert. A jeśli chodzi o maile, to się zasadniczo zmieniło. Und zwar nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im geschäftlichen Bereich. I mianowicie też nie tylko w życiu prywatnym, ale także i w zawodowym życiu. Ich bekomme x Mails, wo alles klein geschrieben wird. Ja otrzymuję dużo czy wiele mailów, w których jest wszystko pisane po prostu z małej litery. W niemieckim to jest nieprawidłowe. Wo lauter Tippfehler drin sind. Gdzie jest wiele błędów. Scheint keine Rolle mehr zu spielen. Widocznie to już nie gra żadnej roli. Warum sage ich das? Dlaczego ja to mówię? Weil die Art der Kommunikation sich durch E-Mails grundlegend verändert hat. Dlatego, bo sposób komunikacji przez maile się zupełnie zmienił. Ein Brief war ein offizielles Dokument. List był oficjalnym dokumentem. Und eine E-Mail ist einfach so dahin geschrieben oft. Jakiś mail to po prostu się tak coś tam spisało, wylało na papier techniczny. Das heißt, je weniger formal ich so ein Medium ansehe, to znaczy, im mniej ja spoglądam na takie medium w sposób formalny, umso geringer werden die Barrieren, was ich mit einem solchen Medium mache. Tym niższe stawają się te bariery czy granice, jeśli chodzi o to, co ja z tym medium w ogóle czynię. Wir kommen gleich noch zu einem anderen oder später zu einem anderen Medium, wo das noch weiter runter geht mit den Barrieren. Później dojdziemy jeszcze do dalszego tematu, w którym te zniżanie tych barier czy granic jest jeszcze o wiele większe. Aber das ist schon bei den E-Mails sehr, sehr stark der Fall. Ale jeśli chodzi o maile, to już bardzo jest takie znaczące i dużo się to spotyka. Ihr könnt euch vorstellen, dass in meiner Jugendzeit es undenkbar gewesen wäre, dass ich irgendwelchen jüngeren Schwestern einen Brief geschrieben hätte. Możecie sobie wyobrazić, że ja, będąc w moim młodzieńczym wieku jeszcze, to było nie do przyjęcia, nie do pomyślenia, że ja pisałem jakieś różne listy do sióstr czy do kobiet. Denn eines wäre sehr klar gewesen. Bo jedno byłoby już jasne. Am nächsten Tag hätte ich einen Anruf ihrer Eltern bekommen. W następnym dniu otrzymałbym telefon od jej rodziców. Was willst du von unserer Tochter? Co chcesz od naszej córki? Heute kriegt das keiner mehr mit. Dzisiaj tego już nikt nie zauważa. Eine E-Mail geht in den Postkorb dessen, an den ich schreibe. Bo mail, on wpada do skrzynki tej osoby, do której ja piszę. Und sonst bekommt kein Mensch was davon mit. A poza tym żaden człowiek nic o tym nie dowiaduje. Du bist als Absender verantwortlich, was du tust. Ty jesteś odpowiedzialny za to, co czynisz jako nadawca. Ich sage nicht, dass es undenkbar ist, in dieser freien Weise sich auch per Mail auszutauschen. Ja nie mówię, że to jest nie do pomyślenia, żeby w taki sposób też się komunikować. Aber es ist doch eine Folge dieser modernen Technik. Ale jest to jednak następstwem tej takiej nowoczesnej techniki. Dass der Respekt und die richtige Achtung, das richtige Umgehen zwischen jungen Männern, jungen Frauen dadurch verwischt wird. Że sprawiło to, że ten respekt, czy poważanie, czy właściwe obchodzenie się pomiędzy młodymi braćmi a siostrami, czy w ogóle mężczyznami i kobietami jest jakby zmazane, rozmazane. Nicht die Technik ist dafür verantwortlich. I odpowiedzialny na to nie jest ta technika. Du kannst nicht die E-Mail beschuldigen. I nie możesz obwinić tutaj maila. Die Technik erleichtert das natürlich. Oczywiście, że ta technika to
ułatwia. Und es ist keine Frage, dass der Teufel solche Instrumente gerne dafür auch zur Verfügung stellt. I tu nie ma żadnych pytań, że diabeł też chętnie on udostępnia takie narzędzia. Aber nicht die Technik ist teuflisch. Ale nie ta technika jest diabelska. Aber unser Herz ist böse. Ale nasze serce jest złe. Wie gerne nutzen wir solche Methoden dann, um unserem Herz, unserem Fleisch freien Lauf zu lassen? Jak chętnie korzystamy wtedy z takich mediów, aby pozwolić naszemu sercu, by ono działało jak chce. Das eine ist, so eine Mail zu schreiben. To jedno to jest to, aby napisać taki mail. Das andere ist, wie reagiere ich auf so eine Mail? A drugą sprawą jest to, jak ja reaguję na takiego maila. Wenn, sagen wir mal, zwischen den zwei Geschlechtern so eine Mail, ein Mailaustausch beginnt. Jeśli na przykład powiedzmy między tymi dwoma płciami rozpoczyna się taki stosunek mailowy. Dann geht das am Anfang ganz, ganz oberflächlich. To z początku jakby toczy się to bardzo na powierzchni. In aller Regel ist nicht die erste Frage der Freundschaft, die da auf der E-Mail steht. Jako z reguły jako pierwsze pytanie nie stawia się to pytanie jakiegoś przyjacielstwa pomiędzy tymi dwoma osobami. Vielleicht geht es um die Schule, vielleicht um Fachfragen, vielleicht ums Wetter. Być może chodzi o szkołę, czy jakieś pytania fachowe, czy o pogodę. Aber schon hat man den Kontakt. Ale już się ma kontakt z tą osobą. Und wofür nutzt du den? I ku czemu ty używasz ten kontakt? Wie nimmst du eine solche E-Mail an? W jaki sposób przyjmujesz takiego maila? Was machst du damit? Co czynisz z tym? Das ist deine Verantwortung. To jest twoją odpowiedzialnością. Kannst du unter jede E-Mail sozusagen den Namen des Herrn Jesus schreiben? Czy pod każdego maila mógłbyś napisać czy podpisać imieniem Pana Jezusa? Damit sage ich nicht, dass wir nur Mails geistlichen Inhalts schreiben dürften. O tym nie mówię, że mamy tylko pisać maile o treści duchowej. Aber könntest du das, was du tust, und wir reden im Moment nur über E-Mails, kannst du das an der Hand des Herrn Jesus tun? Ale czy to, co czynisz, jeśli chodzi o maile, bo tylko o nich na razie mówimy, czy mógłbyś to czynić wtedy, gdy Pan Jezus stałby po Twojej stronie? Bei der E-Mail geht es um zwei Personen. Jeśli chodzi o maile, chodzi o dwie osoby. Es gibt natürlich noch ganz andere Kommunikationsmethoden im Internet. Oczywiście, że istnieją jeszcze różne inne możliwości komunikacji w Internecie. Ihr kennt das wahrscheinlich alle Newsforen. Prawdopodobnie wszyscy znacie tak zwane fora tych przekazywania sobie wiadomości, forum. Was hat man in der Welt vor dem Internet dazu gesagt? Was hat man in der Welt vor dem Internet, also in der Zeit, bevor es das Internet gab, dazu gesagt? A co w czasie, zanim jeszcze istniał Internet, powiedziało się na ten temat właśnie? Jeśli chodzi o te fora. Nie coś? Wie meinst du das? Ihr kennt Newsforen, oder? Bo wy znacie przecież takie fora, nie? Sowas gab es ja auch, als es noch kein Internet gab. Bo coś takiego też już istniało jeszcze, gdy nie było jeszcze Internetu. A, eben nicht im Internet. No, ja. Mianowicie nie w Internecie. Ja, die haben zum Beispiel im Amphitheater gesprochen, dich getroffen, dann geredet. Im Areopark. Ja. Jetzt bin ich, das ist stimmt, das ist jetzt in biblischen Zeiten. Ich bin jetzt im Jahr 1980 oder so. To jest prawdą, to jest za czasów biblijnych, ale ja też jestem jeszcze w wieku 1980. Sowas gibt's auch heute noch. Bo coś takiego jeszcze dzisiaj jest. An sich nennt man das, ich sage einfach mal, schwarzes Brett. Mianowicie dzisiaj się to nazywa tablicą informacyjną. Der Unterschied zwischen einer E-Mail und einem Newsforum oder einem schwarzen Brett? Różnica pomiędzy mailem, czy takim forum, czy taką tablicą informacyjną? Es geht um mehr oder weniger sachliche Informationen. Mniej więcej chodzi w większości o jakieś przekazywanie rzeczowych informacji. Aber die sind eben nicht nur für zwei Personen. Ale one mianowicie są nie tylko skierowane do tylko dwóch osób, sondern für eine Gruppe von Leuten. Ale są skierowane do jakiejś grupy. Aber das Spezielle bei diesen Foren ist, dass es immer um einen mehr oder weniger eingeschränkten Inhalt, ein Thema geht. Ale specjalne, coś specjalnego, jeśli chodzi o te fora, to jest to, że chodzi raczej o jakiś konkretny temat. Diese Newsforen sind fast unüberschaubar heute. Te fora tych wiadomości są one dzisiaj prawie, że nie do rozpostrzegania wszystkie.
Und solange sie sich um ein Fachthema, was vernünftig ist, drehen, ist da nichts gegen einzuwenden. I tak długo, jeśli oni jeszcze się zajmują rzeczywiście jakimś tematem fachowym, to nic nie można przeciwko temu powiedzieć. Aber wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der wird sehen, dass auch oft in solchen Fachforen zweideutige Mitteilungen drin stehen. Ale kto tylko troszeczkę się tym będzie zajmował, to już rozpozna, że nawet w takich forach są często czynione jakieś wypowiedzi, które są dwuznaczne. Mein Appell ist, du bist verantwortlich erstens für das, was du reinschreibst und für das, was du liest bewusst. I moim apelem skierowanym do ciebie jest to, że jesteś odpowiedzialny po pierwsze za to, co ty tam piszesz i również za to, co ty tam czytasz. Du bist verantwortlich für ein Forum, in dem du bleibst. Jesteś także odpowiedzialny za forum, w którym ty trwasz, czy jesteś. Und frag dich, warum du dort bleibst. I zastanów się nad tym, czy zapytaj siebie, dlaczego w tym forum pozostajesz. Dann gibt es etwas weiteres. Istnieje coś dalszego. Das ist der sogenannte Chat Room. To jest tak zwane pomieszczenie czatowe, czy Chat Room. Chat? Chat. Das ist vielleicht heutzutage das beliebteste, der beliebteste Bereich im Internet. Być może dzisiaj jest to najbardziej ulubioną sferą w internecie. Diese Chatrooms können groß und klein sein. Te czaty mogą być wielkie, czy też i małe. Was sucht man da? A czego się tam szuka? Ganz allgemein gesprochen meine ich. Mówiąc ogólnie teraz? Ja, man sucht Gesellschaft. Gesellschaft, Gemeinschaft, genau. Ist das an sich etwas... Unbiblisches. Czy społeczność, czy towarzystwo samo w sobie jest czymś niebiblijnym? Nein. Woher weißt du das? Skąd wiesz o tym? War gestern Abend gehabt? Mieliśmy to wczoraj na wykładzie. Es ging um Familie. Ja, nehmen wir mal einen Vers, nur ein Beispiel aus 1. Mose. Przeczytamy tylko jeden wiersz jako przykład z pierwszej Mojżeszowej. 1. Mose 2. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. Vers 18a. Wiersz 18a. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Das heißt, Gott möchte uns Menschen Kontakte, Gemeinschaft, Gesellschaft schenken. To znaczy, Bóg pragnie podarować człowiekowi kontakty, stosunki czy towarzystwo. Aber was für eine Gemeinschaft? Ale jaką społeczność on chce nam podarować? Was für eine Gemeinschaft wird uns im Neuen Testament empfohlen? Jaka społeczność jest nam zalecana w Nowym Testamencie? Mit Gläubigen. Mit Jesus Christus, dem Vater und dem Sohn. Genau. Also die wesentliche Gemeinschaft für uns ist persönlich mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater. To znaczy istotną naszą społecznością jest to, że mamy społeczność z Ojcem i z Panem Jezusem. 1. Johannes 1. 1. Jana 1. Wenn wir auf die Erde schauen, gdy spoglądamy na ziemię, mit den Gläubigen, także mamy społeczność z wierzącymi. Johannes nennt das die Gemeinschaft der Apostel. Jan nazywa to społecznością apostołów. Auch 1. Johannes 1. Czy apostolską też 1. Jana 1. Oder wenn ihr an die Anfangszeit des Christentums zurückdenkt. Albo gdy pomyślicie o początkach chrześcijaństwa. Apostelgeschichte 2:42. Dzieje 2:42. Sie verharrten in der Gemeinschaft der Apostel. Że trwali w społeczności apostolskiej. Also nicht nur ganz allgemein Gemeinschaft der Gläubigen. Więc nie tylko tak ogólnie społeczność wierzących. Sondern so, wie die Gemeinschaft geprägt ist durch die Lehre der Apostel. Ale tak jak ta społeczność jest cechowana nauką apostołów. Eine besondere Gemeinschaft. Jest to szczególna społeczność. Sind unsere Zusammenkünfte. I szczególną społecznością to są nasze zgromadzenia. Die wir nicht versäumen sollten. Które nie powinniśmy opuszczać. Hebräer 13. Hebrajczyków 13.
Mit wem haben wir in aller Regel Gemeinschaft im Chatroom? A z kim z reguły mamy społeczność w czacie? Mit Ungläubigen. Z niewierzącymi. Und nicht nur mit irgendwelchen Ungläubigen, a nie tylko z jakimiś tam niewierzącymi, sondern oftmals mit Ungläubigen, die Sünde wollen. Ale często z niewierzącymi, którzy chcą grzechu. Es gibt unterschiedliche Gefahren für Männer und für Frauen. Istnieją różne niebezpieczeństwa dla mężczyzn i dla kobiet. Chatrooms chaty sind in besonderer Weise eine Gefahr für Frauen. Są szczególnie niebezpieczeństwem dla kobiet. Ihr Frauen seid kommunikativer als wir Männer in aller Regel. Wy kobiety jesteście z reguły bardziej zdolne do komunikacji niż mężczyźni. Und wenn ihr diese Kontakte, diese Gemeinschaft nicht vielleicht in eurer Familie bekommt, a jeśli te kontakty czy tą społeczność być może nie otrzymujecie w waszej rodzinie, wenn ihr vielleicht vergeblich auf einen Mann wartet, der zu euch kommt, jeśli może na próżno czekacie na jakiegoś mężczyzny, który przychodzi do was, ich meine einen Gläubigen, mam na myśli, że wierzący do was nie przychodzi, einen entschieden lebenden Christen, chrześcijanina, który żyje zdecydowanie dla Pana, dann sucht man solche Kontakte. To wtedy szuka się takich kontaktów. Es gibt manche Schwestern, gläubige Frauen, die durch Chatrooms vollkommen zu einer Sucht geführt worden sind. Istnieje, czy są takie siostry, które przez właśnie czaty zostały doprowadzone do uzależnienia od tego. Verheiratet. One są zamężne. Kinder. Mają dzieci. Enkelkinder. Mają wnuków. Und dann aber vollkommen dadurch gefangen genommen worden. Ale niestety potem zostało zupełnie przez to pochłonięte. Das Gefährliche bei Chatrooms ist auch, a jeśli chodzi o te czaty, to niebezpieczne wśród nich też jest to, dass es manche christliche Chatrooms gibt, że istnieją także pewne chrześcijańskie jakieś czaty. Dagegen ist ja nichts einzuwenden als solche erstmal. Przeciwko temu jako samo w sobie też nie można nic powiedzieć. Aber da entstehen Kontakte zu irgendwelchen Christen, ale tworzą się tam kontakte do jakich tam, jakichkolwiek chrześcijan, egal wo sie gemeintlich kirchlich stehen. Nieważne, czy zupełnie niezależnie od tego, gdzie oni, jeśli chodzi o ich drogę wspólną, się znajdują. Die immer weitergehen. Die Kontakte, die, ja. I te kontakty coraz bardziej tak się rozszerzają. Deshalb ist dieser Bereich so gefährlich. Dlatego ta sfera jest taka niebezpieczna. Denn es kommt noch etwas hinzu bei diesen Chatrooms. Bo jeśli chodzi o te czaty, to jeszcze coś do tego dochodzi. Jeder gibt sich irgendeinen Namen. Każdy daje sobie jakieś imię. Du weißt überhaupt nicht, wer dahinter steht. A ty sam nie wiesz, kto w ogóle kryje się za tym imieniem. Ich will gar nicht davon ausgehen, obwohl das nicht selten der Fall ist. Ja nie chcę tego, z tego wychodzić takiego założenia, chociaż też nierzadko się tak dzieje. Dass sich perverse Menschen dahinter verbergen. Że kryją się za tymi imionami też perwersyjni ludzie. Das heißt, dass zum Beispiel Männer unter Frauennamen dort agieren. To znaczy, że na przykład mężczyźni przedstawiają się tam w imieniu kobiet. Seltener umgekehrt. I rzadko jest to tak, że są to osoby nawrócone. Das ist eben eines dieser Probleme, dass man anonym in diesem Netz ist. To jest właśnie jeden z tych problemów, że w tej sieci jest się nieznanym. Das ist einem Christen unwürdig, eines Christen unwürdig. A to jest niegodne chrześcijanina. Der Herr möchte, dass wir als Christen für das stehen, was wir sagen. Pan chce, abyśmy jako chrześcijanie rzeczywiście stali za tym, co my mówimy. Es gibt ein Beispiel, wo jemand versucht hat, jemanden anders darzustellen. Jest taki przykład, gdzie ktoś starał się przedstawić kogoś innego. Weiß einer von euch gerade, woran ich denken kann? Czy ktoś z was obecnie wie, o czym ja myślę? Czy o kim ja myślę? Saul? Saul? Jakub? Bei Saul fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Jeśli chodzi o Saula, to przed chwilą, znaczy na razie mi nie przychodzi nic do głowy. Also bei Jakob ist es, der Esau dargestellt hat. Es gibt tatsächlich einen König, an den ich auch denke. Jeśli chodzi o Jakuba, to rzeczywiście przedstawiał on Ezawa, ale ja obecnie myślę o królu pewnym. Ahab. Myślę o Ahabie. Der zusammen mit Josaphat in den Kampf ging, który razem z Jehoszafatem poszedł na wojnę, und dann sich verkleidet hat, potem się przebrał, und er wurde getroffen. I jednak ta strzała trafiła jego. Wir sollen nicht anonyme Menschen spielen. Nie mamy bawić się w jakieś nieznane czy anonimowe osoby.
Ganz kurzer Klammergedanke dazu. I taką krótką myśl wtrącę teraz. Vor wem lebst du? Przed kim ty żyjesz? Lebst du vor Menschen? Czy ty żyjesz przed ludźmi? Oder lebst du vor Gott? Czy żyjesz przed Bogiem? Vor Gott kannst du nicht anonym sein. Bo przed Bogiem nie możesz być nieznanym czy ukrytym. Vor Menschen schon. Przed ludźmi możesz tak. Aber wer ist der Maßstab deines Lebens? Ale kto jest miarą twojego życia? Menschen? Ludzie? Oder Gott? Czy Bóg? Dass wir alle mehr oder weniger eher vor Menschen leben. To, że my wszyscy mniej więcej żyjemy też przed ludźmi. Sehen wir daran, w tym negatywnym sensie widzimy na tym, dass wir uns viel leichter tun, vor Gott eine Sünde zu bekennen, als vor Menschen. Że dla nas jest o wiele prostsze to, żeby wyznać jakiś grzech Bogu, niż wyznać go ludziom. Wenn ich vor Menschen eine Sünde bekenne, dann macht mich das verletzbar vor ihnen. Jeśli ja wyznaję człowiekowi jakiś grzech, to sprawia to, że staję się zdolnym do zranienia przed tym człowiekiem, czy przez tego człowieka. Das demütigt mich vor ihnen. To mnie też upokarza, czy korzy przed nim. Und das möchte ich mir ersparen. A ja wolę sobie to raczej zaoszczędzić. Dabei ist die viel, viel höhere Instanz Gott. Przy czym właściwie tą o wiele większą instancją, wyższą instancją jest Bóg. Aber den sehen wir nicht. Ale Jego nie widzimy. Und deshalb tun wir uns so leicht, vor ihm die Dinge zu bekennen, die wir vor Menschen nicht bekennen. Dlatego jest dla nas to takie proste, aby wyznać Jemu grzechy, które przed ludźmi tak nie jest nam tak łatwo wyznać. Aber denk daran, mit allem, was du in so einem Chatroom machst. Ale pomyśl o tym, że z wszystkim, co ty czynisz w takim czacie, es sieht einer zu, dem kannst du nichts vormachen. Jest ktoś, który przygląda się tobie i jemu nic nie możesz, przed nim nic nie możesz ukryć. Und ich denke, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wie viel Dreck gerade in solchen Chatrooms verbreitet wird. Myślę, że nie musimy się wcale nad tym zastanawiać, czy o tym mówić, jak wiele śmieci jest rozpowszechniane w takich czatach. Wir haben eingangs gesehen, dass Chatrooms mit Gemeinschaft zu tun haben. Z początku widzieliśmy, że czaty mają do czynienia ze społecznością. Meinst du, du kannst sauber leben, wenn du dich mit so einem Dreck identifizierst? Czy uważasz, że możesz żyć w sposób czysty, jeśli identyfikujesz się z takimi śmieciami? Das gleiche gilt für Videoclips und für Webcams im Internet. To samo też dotyczy filmów wideo w internecie albo też tak zwanych webcam, czy kamery internetowe. Es gibt viel Unsinn da. Istnieje wiele nierozsądku w tym. Also ich meine bei diesen Videos. Mam na myśli te filmy. Das ist per se nicht böse. To samo w sobie nie jest złe. Aber es bringt dich jedenfalls nicht näher zu dem Herrn Jesus. Ale zapewne nie przybliża ciebie to do Pana Jezusa. Aber es gibt viel, was mindestens unter der Gürtellinie liegt. Ale istnieje tutaj wiele rzeczy, które przynajmniej są ułożone poniżej pasa. Und du wirst verunreinigt dadurch. I bywasz przez to zanieczyszczony. Was guckst du dir für Videoclips? Ich meine nur diese, was weiß ich, 30 Sekunden, 2 Minuten Dinger an. Ja mam na myśli, jakie ty filmy sobie oglądasz tam. Mam na myśli te tylko 30-sekundowe czy 2-minutowe. Wie viel Zeit verbringst du in YouTube? Ile czasu spędzasz w YouTube? YouTube, ist das euch ein Begriff? Czy YouTube jest wam znany? Also für diejenigen, die es nicht kennen, unter YouTube kann jeder so viele Filmbeiträge, Videobeiträge ablegen, wie er möchte. Dla tych, którzy nie znają YouTube, tam można tak wiele filmów, ile się tylko chce, tam można oddać, czy jak się to mówi, wystawić. Und das Ziel ist, möglichst viele Klicks auf meinen Video zu bekommen. A celem tego jest to, aby jak najwięcej tych klików otrzymać. Jak? Żeby najwięcej tych filmów zostały otwierane. Könnt ihr euch vorstellen, welche Filme am meisten angeklickt werden? Czy możecie sobie wyobrazić, jakie filmy są najczęściej otwierane? Meint ihr, unser Fleisch sei anders als das der alte Mensch der Ungläubigen? Czy uważacie, że nasze ciało jest inne jak to ciało tych niewierzących, z tych, tego starego człowieka? Dann gibt es sogenannte dieses sogenannte Facebook. Ich weiß nicht, ob das hier auch in Polen Facebook. Znacie coś takiego Facebook? Also einige kennen es.
Da ist es die, da gibt es die Möglichkeit, eben nicht Filme, sondern einfach Fotos und Beschreibungen einer Person abzuliefern. Im Facebook to jest tak samo, że można tam wstawić zdjęcia i opisy jakiejś osoby. Czy fotografie. Das muss nicht notwendigerweise anzügliche Beschreibungen und Fotos beinhalten. Nie muszą to być koniecznie jakieś niemoralne fotografie czy zdjęcia. Aber auch da kann man Kontakte suchen und finden, sogar unter Gläubigen. Ale i również i tam można szukać i znaleźć kontakty nawet wśród wierzących. Frage dich, ob der Herr dich dahin schickt. Ale zapytaj siebie, czy Pan wysyła ciebie tam. Dann gibt es andere Kommunikationsplattformen. Są również inne możliwości do komunikacji. Bei uns heißt das zum Beispiel StudiVZ oder SchülerVZ. U nas na przykład nazywa się to StudiVZ, to są tam, gdzie studenci czy uczniowie się spotykają, razem ze sobą rozmawiają. Das sind Plattformen, wo sich Schüler oder Studierende eben miteinander, ja, wo sie miteinander kommunizieren können. No to dokładnie teraz wytłumaczę, jak przed chwilą. Wo man Kontakte pflegt. Gdzie się też kontakty po prostu pielęgnuje. Bei alledem werden die Barrieren zwischen männlichen und weiblichen Menschen abgebaut. Przy tym wszystkim tracą się coraz bardziej bariery pomiędzy mężczyznami i pomiędzy kobietami. Ohne dass andere das mitbekommen, entstehen da Kontakte. I przy tym nikt tego nie zauważa, że wtedy tworzą się jakieś kontakty. Wenn du bestimmte Leute als deine Hauptkontakte einträgst, siehst du sofort, sind sie online, sind sie nicht online. Jeśli tam wstawisz pewne osoby jako twoje kontakty, to zaraz widzisz, czy oni są online, czy nie. Und du kannst dich mit ihnen verbinden. I możesz się z nimi połączyć. Was tust du in diesem Internet? Co czynisz w internecie? Es gibt einen König Hiskia. Istnieje także król Hiskiasz. Der hatte einmal seinen Gästen aus Babel sein ganzes Haus gezeigt. On pewnego razu swoim gościom pochodzących z Babilonu pokazał wszystko, co miał. Und Gott fragt ihn oder durch den Propheten, pokazał im te swoje pomieszczenia i Bóg pyta się jego przez proroka. Was haben Sie in deinem Haus gesehen? Co widzieli w twoim domu? Vielleicht fragt der Herr Jesus dich heute auch einmal. Może też i Pan Jezus pyta się ciebie dzisiaj. Was hat dieser oder diese in deinem Haus, in deinem Leben, von deiner Person, von deinem Körper gesehen? Co ten ktoś czy ta osoba widziała w twoim pomieszczeniu, w twoim domu, w twoim życiu, czy też jeśli chodzi o twoje ciało? In dem Internet kannst du alles offenlegen. W internecie możesz wszystko tam odkryć. Ist das der Auftrag, den wir als Christen haben? Czy to jest to zlecenie, które my mamy jako chrześcijanie? Im Internet kannst du auch alles sehen. W internecie także możesz wszystko widzieć. Auch das ist ganz alt. Także to jest właściwie już zupełnie stare. David war zu Hause, statt in Kampf zu gehen, und schaute und sah sich Batseba an. David był w domu i zamiast być na wojnie, to oglądał sobie Batszebę. Was und wen siehst du dir im Internet an? Was und wen siehst du dir im Internet an? Co i kogo oglądasz ty sobie w internecie? Czy przez internet? Natürlich gibt's im Internet auch die sogenannten klassischen Homepages. Oczywiście, że w internecie istnieją także te klasyczne strony internetowe. Und ich bin weit entfernt davon zu sagen, Internet ist böse. Ja jestem daleki od tego, aby powiedzieć, że Internet jest zły. Ich selber habe eine Seite im Internet. Ja sam posiadam stronę internetową. Wo wir versuchen, für Gläubige Inhalte weiterzugeben, die ihnen weiterhelfen. Gdzie staramy się wierzącym przekazywać treści, które im dalej pomagają. Nicht das Internet ist böse. Nie Internet sam w sobie jest zły. Aber vieles, was im Internet sich anzusehen ist, das ist böse. Ale wiele tych rzeczy, które można oglądać w internecie, są złe. Und das Problem besteht auch darin, dass selbst solche Inhalte, die an und für sich gut sind, i problem polega też na tym, że treści, które same w sobie są też dobre, problematisch sein oder werden können. Że one są czy mogą stać się problematyczne. Denn auch im christlichen Bereich gibt es ein fast unübersehbares Angebot an Inhalten. Gdyż nawet na terenie chrześcijaństwa istnieje ogromna możliwość ofert i rzeczy, które można sobie oglądać czy czytać. Aber ist es wirklich bibeltreu? Ale czy jest to rzeczywiście wierne Biblii? Warum lese ich denn
keine Literatur ganz allgemein aus dem christlichen Bereich? Dlaczego ja, mówiąc o tym ogólnie, nie czytam literatury pochodzącej z ogólnego chrześcijaństwa? Sagen wir Bibelauslegungen aus charismatischen Kreisen oder aus der methodistischen Kirche? Na przykład wykłady pochodzące z ruchu charyzmatycznego albo metodystycznego. Doch deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass sie in einem wesentlichen, mindestens in einem wesentlichen Punkt die Schrift nicht richtig verstanden haben. Przecież dlatego, że one co najmniej w jednym zasadniczym czy istotnym temacie nie są zgodne z Pismem. Und mich deshalb wegführen von dem Herrn Jesus. Dlatego one mnie odprowadzają od Pana Jezusa. Nämlich was das Zusammenkommen der Gläubigen betrifft. Mianowicie co dotyczy zgromadzenia wierzących. Und was die Gaben, die der Herr Jesus seiner Versammlung gegeben hat, betrifft. I także to, co dotyczy tych darów, które dał Pan Jezus w zgromadzeniu. Und meint ihr nicht, dass das auch Einfluss hat auf andere Bereiche der Bibelauslegung? I czy nie uważacie, że to również ma wpływ na dalsze wykłady, czy na inne wykłady Pisma? A das gilt auch genauso für die Inhalte, die mir im Internet angeboten werden. I to przecież tak samo dotyczy się do wszystkich, do całej treści, która jest proponowana przez Internet. Wisst ihr, das Angebot, was im Internet ist, gab es ja mehr oder weniger vorher als Bücher auch. Wiecie, to, co jest oferowane teraz w internecie, to przecież przedtem mniej więcej również istniało w formie jakichś książek. Oder durch Vorträge in den Gemeinden. Czy w formie jakichś wykładów w tych zborach czy kościołach. Aber jetzt musst du nicht mehr in eine Gemeinde gehen. Ale teraz już nie musisz pójść do jakiegoś tam zboru. Du musst nicht mehr zu ihrem Verlag laufen. Nie musisz już pobiec do ich wydawnictwa. Du kannst dir das alles durch einen Mausklick an deinen PC holen. Nie, przez jedno kliknięcie możesz sobie to wszystko ściągnąć na twój komputer. Darum geht es, verantwortungsbewusst mit dem umzugehen, was du zur Verfügung hast. Dlatego właśnie sprawa polega na tym, abyś ty w sposób odpowiedzialny obchodził się z tym, co tam, z czym tam masz do czynienia. Mit deiner Zeit. To znaczy też z twoim czasem. Du kannst viel Zeit vergeuden. Możesz wiele czasu zmarnować. Und du kannst die Zeit für direkt Böses oder für das verwenden, was dich jedenfalls nicht zu dem Herrn Jesus bringt. I wiele czasu możesz poświęcić rzeczywiście rzeczom złym albo rzeczom, które przynajmniej nie przybliżają ciebie do Pana Jezusa. Böses gab es schon immer in dieser Welt seit dem Sündenfall. A zło to już od upadku Adama i Ewy istniało w świecie. Aber so nah nebeneinander. Ale tak blisko obok siebie. So nah an uns. I tak blisko nam. So nah und schnell war es eben noch nie wie heute. I tak blisko i szybko nam jeszcze nie było jak w dniu dzisiejszym. Gott sagt einmal, ich glaube einem König in 2. Chroniker 19, Vers 7. Bóg pewnego razu powiedział w 2. Kronice 7, myślę, że do pewnego króla. So sei denn der Schrecken des Herrn auf euch, habt acht, wie ihr handelt. Więc niech strach pański jest nad wami i baczcie na to, w jaki sposób postępujecie. Psalm 101, Vers 3. Albo Psalm 101, Vers 3. Ich will kein Belialsstück vor meine Augen stellen. Nie chcę przedstawić... Ja to przeczytam. Psalm 101, Vers 3. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Und in 1. Timotheus 6, Vers 11. I w 1. Tymoteusza 6, 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, unikaj tego. Das Problem im Internet, gerade bei News-Seiten, problem w internecie właśnie, dokładnie jeśli chodzi o strony jakieś nowości czy wiadomości, ist die Finanzierung. Problemem w tym wszystkim jest sfinansowanie tego wszystkiego. Denn wir als Nutzer sind nicht bereit, für eine News-Seite Geld auszugeben. Bo my jako używający tego wszystkiego nie jesteśmy gotów, aby wydać pieniądze na to wszystko. Trotzdem müssen ja die Redakteure, die diese News herstellen, irgendwie bezahlt werden. A jednak ci, którzy redakują to wszystko, ich trzeba przecież jakoś im zapłacić. Das geht besonders auf zwei Wegen. I może to się, może to się wydarzyć, czy zrealizować w dwa sposoby. Erstens mit offener Werbung. Po pierwsze, rzeczywiście z otwartą reklamą. Und zweitens mit verborgener Werbung. Albo także i z ukrytą reklamą. Offene Werbung ist zum Beispiel durch diese Pop-up-Fenster, die dann aufgehen. Otwarte reklamy to są te okna pop-up, które się wtedy normalnie otwierają. Manche gehen einfach um ganz allgemeine Produkte.
Treść tych okien czasami są normalnie jakieś ogólne produkty. Andere bringen dir die pure Welt, die böse Welt, die moralisch böse Welt direkt in dein Zimmer. A kilka tych okien, one bezpośrednio sprowadzają złe rzeczy, niemoralne rzeczy tego świata do twojego pokoju. Gehst du diesen Pop-ups nach? Czy ty śledzisz te okna? Es bedarf einer bewussten Entscheidung, sich dagegen zu stellen. Wymaga to świadomej decyzji, aby się temu przeciwstawić. Denn nie zuvor ist in einer solchen Penetranz immer wieder so etwas auf deinen Bildschirm, vor dein Herz, vor deine Augen gestellt. Bo jeszcze nigdy w takiej natrętności nie było coś takiego przedstawiane ludziom. Aber dann gibt es auch verborgene Werbung. Ale istnieje także ukryta reklama. Die kann man gar nicht so genau erkennen. Właściwie tej reklamy nie można tak rozpoznać. Wenn man ein bisschen in diesem Bereich zu tun hat, dann sieht man, dann kriegt man ein Auge dafür, wo bestimmte Artikel eigentlich nichts anderes sind als Werbung. Kannst du das nochmal wiederholen? Wenn man ein bisschen zu tun hat in diesem Metier, jeśli w tym sprawach ma się tak troszeczkę co najmniej do czynienia, dann sieht man, dass Artikel auf diesen Newsseiten letztlich nichts anderes sind als Werbung. To zauważa się, że takie pewne artykuły na różnych takich stronach właściwie niczym innym nie są jak tylko reklamą. Auf bestimmte Seiten verweisen. Że one wskazują na różne strony. Und diese na konkretne strony. Und diese Seiten sind mehr oder weniger irreführend oder sogar ins Böse abgleitend. A te strony są mniej więcej zwodnicze albo nawet doprowadzające do zła. Im Deutschen gibt es inzwischen praktisch keine Newsseite mehr, wo du nicht direkt auch in die moralische Welt hineingehen kannst. W Niemczech prawie, że właściwie, że już nie ma żadnej strony z wiadomościami czy z informacjami, które nie sprowadziłaby również na strony niemoralne. Und ich spreche nicht von zweifelhaften Newsseiten. I ja nie mówię teraz o jakichś tam znaczących stronach internetowych, dwuznacznych. Sondern von Seiten, die ich als sehr konservativ und in ihrer sachlichen Information sogar als nützlich bezeichnen würde. Lecz mówię o stronach, które są konserwatywne, czy no konserwatywne i jeśli chodzi o ich treść, to są właściwie dobrze informującymi stronami. Nie war die Welt näher als heute. I jeszcze nigdy jak dzisiaj nie był świat nam tak bliski. Wir brauchen nicht zu hoffen, dass sie in 5 Jahren wieder weiter weg ist. I nie musimy mieć tej nadziei, że za 5 lat świat się od nas oddali. Johannes sagt uns in 1. Johannes 2, alles was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Jan mówił nam w pierwszym Jana, drugim rozdziale, że wszystko, co jest w świecie, pożądliwość oczu i ciała i pycha życia, nie jest od Ojca, ale pochodzi od świata. Und Petrus spricht in 2. Petrus 2, Vers 14 von Menschen, die Augen voller Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen, indem sie unbefestigte Seelen anlocken. I Piotr mówił w swoim drugim liście, drugim rozdziale, 14. wierszu, że są ludzie, którzy mają że ich oczy wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu, nęcą dusze słabe. Im Internet gibt es auch nicht nur moralischen Dreck. W internecie nie tylko istnieją tylko moralne śmieci, sondern auch ideologisch gefärbte Seiten. Ale istnieją także strony ideologiczne, gewaltverherrlichende Sachen, które uwielbiają również gwałt. Und wer ein bisschen, eben wie wir in 2. Petrus 2 gelesen haben, unbefestigt ist, i kto tylko jest odrobinę, jak czytaliśmy w 2. Piotra, drugim, że są co dusze niestabilne, wird leicht durch eine dieser Gefahren angezogen. To w prosty sposób można go pociągnąć przez jedną z tych niebezpieczeństw. Ich möchte zu diesem Thema einen Vergleich einmal weitergeben, den ich kürzlich gehört habe. I jeśli chodzi o ten temat, to chciałbym wam przekazać pewne porównanie, które niedawno temu usłyszałem. Das hat zwar mehr mit uns Eltern zu tun, aber ist für euch als jüngere Leute auch vielleicht nützlich zu wissen. To właściwie ma więcej do czynienia z nami rodzicami, ale z pewnością, czy być może jest to również i pożyteczne dla was młodych ludzi, byście to też to wiedzieli. Um ein Auto fahren zu dürfen, brauche ich einen Führerschein. Aby móc prowadzić czy kierować samochód, potrzebuję prawo jazdy. Geistig und körperlich wäre ich vielleicht schon mit 14 in der Lage, ein Auto zu fahren. Jeśli chodzi o duchową zdolność czy cielesną zdolność, być może w wieku 14 lat byłbym już zdolny prowadzić samochód. Und trotzdem ist das nicht erlaubt. A jednak jest to niedozwolone. Weil wir nämlich dann in diesem Alter die Verantwortung, die moralische, die innere Verantwortung nicht, noch nicht übernehmen können, ein Auto zu fahren, ohne andere
zu ohne ein Problem für andere zu werden. Dlatego, że w wieku 14 lat jeszcze nie mamy wewnętrznej zdolności do wzięcia na siebie takiej odpowiedzialności, czy moralnej odpowiedzialności, aby prowadzić samochód. Ich habe keinen Zweifel, dass das für das Internet in gleicher Weise gilt. Ja nie wątpię w to, że tak samo tak sama zasada dotyczy także internetu. Ein 14-Jähriger kann wahrscheinlich besser technisch in dem Internet sich zurechtfinden als wir, die wir über 30, 50 oder sonst was sind. Ktoś, kto ma 14 lat, z pewnością w dzisiejszym czasie lepiej potrafi się poruszać w internecie niż my, którzy dzisiaj mamy już może ponad 30 czy 50 lat. Aber er kann keine Verantwortung übernehmen. Ale on nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność. Und wir sollten nicht glauben, dass ein reifer junger Christ mit 14 das könnte. I nie należy myśleć czy wierzyć, że jakiś dojrzały 14-letni chrześcijanin potrafiłby to już uczynić. Er wird zu Fall kommen. Nie, on upadnie. Allein wenn man einmal an die Suchmaschinen denkt. Jeśli się tylko pomyśli o wyszukiwarkach. Du gibst ein Sachwort ein, was du suchst. Wprowadzasz tam jakieś słowo, które ty, rzeczowe, które szukasz. Und du staunst, wie viele zweifelhafte Angebote dir dabei auch unter die Augen kommen. I możesz się dziwić, głęboko dziwić, jak wiele również dwuznaczących czy dwuznacznych ofert jest tam tobie oferowane. Diese bösen Seiten sind so gut konzipiert worden, also menschlich gut, dass sie überall auftauchen, was auch immer du suchst. Te złe, niemoralne strony, one są tak dobrze sprojektowane, sprogramowane, że również przez normalne słowa znajdziesz, że one znajdą się pod każdym hasłem, który się szuka. Und lasst uns klar sein, noch schlimmer als einen Text, einen bösen Text zu sehen, sind Bilder, die wir vor Augen haben. I niech jedno stanie się nam jasne, o wiele gorsze niż to, by coś złego przeczytać, jest to, że się coś złego widzi. Deshalb lasst euch warnen, euch Filme und Bilder ohne weiteres anzugucken, die bleiben länger im Gedächtnis haften, als wir hoffen. Dlatego dajcie się ostrzec przed tym, że takie obrazki czy zdjęcia, one o wiele dłużej pozostaną w pamięci, niż my może mamy nadzieję, że pozostaną. Ein Wort zu diesen sogenannten Pornoseiten. Jeszcze jedno słowo skierowane do tych stron porno. Wir sind uns ja alle einig, dass das böse ist. Jesteśmy wszyscy przecież sobie temu zgodni, że jest to złe. Und trotzdem ist das eine der größten Süchte, die es unter Menschen gibt. A jednak jest to jedna z największych uzależnień, które istnieje wśród ludzi. Und unter Christen. Także wśród chrześcijan. Glaube nicht, weil du Christ bist, dafür bist du davor gefeit. Nie wierz w to, że dlatego, że jesteś chrześcijaninem, jesteś już chroniony przed tym. Und du weißt aus deinem eigenen Leben, i wiesz z własnego twojego życia, wie oft du dir solche Seiten angeschaut hast. Jak często takie strony sobie oglądałeś. Das wird zu einer regelrechten Sucht. To staje się rzeczywiście uzależnieniem czy nałogiem. Und du wirst nur davon freikommen, i staniesz się, uwolnisz się od tego tylko wtedy, wenn du mit Daniel einen Herzensentschluss fasst, jeśli razem z Danielem postanowisz coś w sercu. Und in dem Moment, wo diese Begierde in dir aufkommt, i w chwili, gdy ta żądza, ona się pojawia w twoim sercu, dann sofort an die Bibel dich erinnerst. Że natychmiast przypomnisz sobie Biblię. Und zu dem Herrn Jesus betest. I że zaczniesz modlić się do Pana Jezusa. Aber du musst es auch wollen. Ale ty musisz to też chcieć. Es gibt technische Hilfsmittel. Są środki pomocnicze w sensie technicznym. Filter. Są także filtry, die wir für unsere Kinder allemal einbauen sollten. Które, jeśli chodzi o nasze dzieci, powinniśmy też je wprowadzić w komputer. Es gibt andere Hilfsmittel. Istnieją także inne środki. Dass ich meinen Computer in einen Bereich stelle, wo ich nicht alleine bin. Że ja na przykład postawię komputer w mieszkaniu w takim miejscu, gdzie ja nie będę sam. Ich würde meinen Kindern nie gestatten, ihren Computer ins Internet anzuschließen in ihrem Zimmer und kein Mensch kann das sehen. Na przykład nie pozwoliłbym moim dzieciom nigdy na to, żeby w swoim własnym pokoju mieli komputer i on tam byłby podłączony do internetu. Ein Internetanschluss ist bei uns im Haus jedenfalls da im Flur, wo jeder zusehen kann. U nas w naszym domu podłączenie do internetu jest w pomieszczeniu tam, gdzie każdy może się temu przyglądać. Und wenn es aus bestimmten Gründen nicht anders geht, dass er in Zimmern ist. A jeśli z pewnych powodów może nie da się tego inaczej zrobić, że musiałby być w jakimś pomieszczeniu w pokoju. Dann jedenfalls so, dass der Bildschirm ist, dass man bei dem Reingehen in das Zimmer sofort sieht, wo jemand sich befindet. To w każdym razie trzeba postawić komputer tak, że jak ktoś wejdzie do tego pokoju, że natychmiast się widzi, co ta osoba sobie ogląda.
Glaubt mir, das erlebe ich beruflich auch. I uwierzcie mi, że ja też w moim zawodzie tego doświadczę. Du merkst sofort, wenn einer Seiten wechselt. Bo natychmiast poznasz, jeśli ktoś zmienia jakąś stronę. Weil er merkt, da kommt jemand. Dlatego, gdy zauważy, że ktoś przychodzi do pokoju. Das spüren wir geradezu instinktiv auch. I to my też jakoś instynktywnie też odczuwamy. Noch ein Wort zu Internetspielen. Jeszcze jedno słowo do gier internetowych. Es ist immer mehr gang und gäbe geworden, nicht nur Computerspiele offline zu haben. Stało się to coraz bardziej zwyczajem, że się posiada i używa gry nie tylko offline, to znaczy nie będąc w internecie. Sondern Internetspiele, Strategiespiele und auch sogar Gewaltspiele in vernetzter Weise miteinander zu machen. Ale że się wykonuje, czy używa takie gry w formie sieciowej, czy też przez internet, różne gry strategiczne, albo także i gry pełne gwałtu. Ich staune, wie viele Stunden, Nächte sich junge Leute um die Ohren schlagen mit diesen Spielen. I dziwię się, jak wiele, czy mnóstwo godzin i także i nieprzespanych noc młodzi ludzie spędzają nad takimi grami. Wir sind als Menschen alle unterschiedlich gestrickt. Jako ludzie jesteśmy każdy różni. Für einen ist das eine und für das andere mehr eine Gefahr. Dla tej osoby może jest bardziej niebezpieczne to, dla drugiej coś innego. Denk erstmal daran, wie viel Zeit du vergeudest damit. Ale pomyśl najpierw o tym, jak wiele czasu marnujesz tym wszystkim. Zweitens, mit wem du Kontakt und Gemeinschaft auch in solchen Dingen hast. Po drugie, z kim masz kontakt czy społeczność również w takich sprawach. Sieh dir die Inhalte dieser Spiele an. I przyjrzyj się tym treściom tych gier. Wenn es um Gewalt geht, jeśli chodzi o gewalt czy przemoc, ist das direkt böse. To jest to bezpośrednio złe. Und wenn es um moralisch zweifelhafte Dinge und Spiele geht, ist es genauso. A jeśli chodzi o moralnie dwuznaczne czy rzeczy, które są można stawić pod znak zapytania, to tak samo to jest złe. Über die Sucht habe ich schon etwas gesagt. Coś na temat uzależnień czy nałogów już powiedziałem. Wir, die wir Väter sind, my, którzy jesteśmy ojcami, ich hoffe, wir wissen, was in unseren Häusern los ist. Mam nadzieję, że wiemy, co się dzieje w naszych domach. Um das wissen zu können, i abyśmy mogli to wiedzieć, reicht es nicht, technisches Verständnis zu haben. Nie wystarczy, aby posiadać techniczne zrozumienie tego. Dafür ist in erster Linie eine Vertrauensbasis zu unseren Kindern nötig. Bo jako pierwsze potrzebny jest do tego wszystkiego fundament zaufania w stosunku z moimi dziećmi. Die müssen wir aufbauen, sonst werden wir nicht wissen, was in unseren Häusern los ist. I to zaufanie w tym stosunku musimy zbudować, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, co odbywa się w naszych domach. Noch einmal für uns alle, die wir das Internet benutzen. I jeszcze raz dla nas wszystkich, my, którzy używamy internetu. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Daniel sobie postanowił w swoim sercu, aby nie zanieczyścić się tym wszystkim pokarmem i piciem tego króla. Wenn es um Offline-Computerspiele geht, jeśli chodzi o gry komputerowe, które odbywają się offline, oder um Internetnutzung ganz allgemein, albo w ogólnie, ogólnie mówiąc o używanie internetu, sollten wir uns selbst, oder wenn wir Väter sind, unseren Kindern Grenzen setzen. To powinniśmy sobie samemu, ale również jeśli jesteśmy ojcami, naszym dzieciom postawić granice. Zeitlich zum Beispiel. Na przykład jeśli chodzi o czas. Kinder und auch Studierende brauchen nicht irgendwie 12 Stunden am Tag das Internet. Dzieci, zarówno jak i studenci, nie potrzebują przez 12 godzin w ciągu dnia internetu. Viele Dinge könnt ihr auch offline machen. Wiele z tych rzeczy możecie również uczynić offline. Und man muss auch nicht den ganzen Tag spielen. I też nie musisz się cały dzień tylko bawić tymi grami. Da wir jetzt hier mehr als junge Leute zusammen sind, dlatego, że tutaj jesteśmy raczej ze sobą jako młodzi ludzie, sage ich euch das mehr im Vorgriff darauf, wenn der Herr euch einen gläubigen Ehepartner schenkt und ihr einmal Kinder haben werdet. To ja mówię wam to już jakby przygotowując was na ten czas, gdy może będziecie mieli kiedyś partnera czy dzieci. Setzt Grenzen. Stawiajcie granice. Und haltet die auch ein. I również trzymajcie się ich. Wenn eure Kinder einmal wissen, ihr sagt zwei Stunden, aber macht nichts, wenn die Kinder dann vier Stunden am Computer sitzen. Jeśli wasze dzieci doświadczą coś takiego, że powiecie im dwie godziny, a wy nic nie robicie, jak oni cztery godziny tam siedzą, dann verliert ihr jede Autorität. Stracicie wszelki autorytet. Zum Abschluss zum Thema Internet.
I na zakończenie, jeśli chodzi o temat internetu. Ist das nur eine neue Technik? Czy jest to więc tylko jakąś nową techniką? Nein, es ist eine neue Herausforderung. Nie, jest to nowym wezwaniem. Eine neue Herausforderung mit dem Verantwortungsbewusstsein, das wir haben. Jest to nowe wezwanie z tą świadomością odpowiedzialności, którą posiadamy, biblisch umzugehen. Abyśmy w sposób biblijny z tym wszystkim się obchodzili. So, dann möchte ich noch ganz kurz, ich habe euch schon lange hier sitzen lassen. Chciałbym jeszcze tylko tak krótko, bo już wam sprawiłem, że długo już musicie tu siedzieć. Auf drei andere Medien eingehen. Chciałbym tylko tak króciutko wejść jeszcze na trzy inne media. Erstens Fernsehen. Po pierwsze telewizor. Als ich Jugendlicher war, gdy byłem młodzieńcem, war dieses Medium ja geradezu verboten unter Christen, ernsthaften Christen. To medium można by powiedzieć, że wśród zdecydowanych chrześcijan było właściwie, że zabronione. Zu Recht, glaube ich. I uważam, że słusznie. Denn während das Internet immerhin noch ein Dialogmedium ist, bo podczas gdy Internet jeszcze jest jakby medium dialogu, to znaczy rozmowy, und manche guten Inhalte auch bieten kann, i może też zaoferować kilka dobrych treści, und im Geschäftsleben unabdingbar ist, i w życiu zawodowym jest to właściwie niezbędne, ist das Fernsehen eine Einbahnstraße. To telewizor jest jakby drogą jednokierunkową. Und natürlich gibt es Nachrichtensendungen, oczywiście, że są też wiadomości, aber abgesehen davon gibt es fast nur Müll. Ale poza tym istnieje właściwie prawie tylko, istnieją tylko śmieci. Mein Eindruck ist, dass angesichts der neuen Technik wie Internet, moim wrażeniem jest, że w obliczu tej nowej techniki internetu, auch immer mehr Fernsehen in die Haushalte der Gläubigen zurückkehren. Że także coraz więcej telewizorów powraca do domów wierzących. Sei dir bewusst, womit du dich, vielleicht deine Kinder, vielleicht deine Familie damit auseinandersetzt. Bądź świadomy tego, czym ty, czy twoje dzieci, czy twoja rodzina się tutaj zajmują. Wie viel Zeit du zerstörst mit diesem Gerät. I ile czasu ty niszczysz tym narzędziem. Ich stimme dir zu, dass das Internet viel gefährlicher ist als das Fernsehen. Zgadzam się z tym, że Internet jest o wiele więcej niebezpieczny niż telewizor. Aber das macht das Fernsehen nicht gut. Ale to nie sprawia, że telewizor staje się dobry. Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Fernsehen in den Computer heute integriert ist. Dalszym problemem stawia to, że telewizor właściwie dzisiaj jest jakby już integrowany w Internet. Man kann über das Internet praktisch jeden Fernsehprogramm heutzutage sich anschauen. Bo przez Internet właściwie dzisiaj można sobie oglądać prawie że każdy program. Wie viel Zeit setzt du dafür ein? I ile czasu ty poświęcasz na to? Ich komme zu DVD. I teraz jeszcze dochodzę do tematu DVD. Im Zeitalter des Fernsehen waren VHS-Kassetten, also Videokassetten, verpönt unter Christen. Za czasu telewizoru to normalne kasety na film i wideo, one były verpönt, verboten. Ja, tak, one były zabronione, ale się po prostu z pogardą na nie spoglądało. In Zeiten von CDs, auf die wir Inhalte speichern, za czasu płyt CD, na który możemy tam zapamiętać jakieś dane, sind DVDs nur eine Weiterentwicklung. To na treści, czy na podglądzie tego, to DVDs to są tylko dalszym rozwojem tych płyt. Und auf einmal sind hunderte von Filmen in unseren Häusern. I nagle jest kilkaset filmów znajdujących się w naszym domu. Ihr werdet von mir nicht hören, dass ich sage, man muss verbieten, eine DVD im Haus zu haben. Nie usłyszycie ode mnie, że ja powiem, że trzeba zabronić posiadanie DVD w domu. Abgesehen mal von der Zeit, die uns diese Dinge rauben. Pomijając to, że jak wiele czasu te rzeczy nam kradną. Was ist denn auf diesen DVD drauf, die du dir anschaust? Cóż takiego znajduje się na tych DVD, które sobie oglądasz? Ganz moderne Masche ist, dass man DVD und Computerspiele miteinander verbindet. A czymś bardzo nowoczesnym jest to, że gry komputerowe i też filmy się łączy ze sobą. Das heißt, diese Filme sind nicht mehr für jeden gleich. To znaczy, te filmy, one już nie są one takie same dla każdego. Sondern du kannst beeinflussen den Fortgang dieses Films. Ale ty możesz wziąć wpływ na rozwój tego filmu. Die Mittel werden immer attraktiver und komplexer. A środki ku temu są coraz bardziej atraktywne i coraz bardziej obszerne.
Aber die Inhalte werden nicht besser dadurch. Ale te treści przez to nie stają się lepsze. Wenn du in einem Film zwei Menschen miteinander im Bett siehst, dann ist das einfach böse, sich das anzuschauen. Jeśli w jakimś filmie na przykład widzisz dwie osoby razem ze sobą w łóżku, to po prostu jest to złe, gdy sobie to oglądasz. Und das nicht erst, wenn die beiden nicht miteinander verheiratet sind. I nie tylko wtedy, jeśli te osoby są ze sobą że się one nie pobrali, tylko nawet jak się pobrali i sobie to oglądasz. Und dann noch ein Wort zu unseren Handys. Jeszcze jedno słowo do naszych telefonów komórkowych. Das ist das Medium, von dem ich vorhin sagte, dass es die Barriere zwischen jungen Menschen noch weiter herabbringt. To jest to medium, które sprawia, że bariery pomiędzy młodymi ludźmi jeszcze bardziej się zniżają. Das Handy sehr nützlich. Telefon komórkowy jest bardzo pożyteczny. Denn wir alle müssen telefonieren. Bo my wszyscy musimy rozmawiać przez telefon. Ob wir so viel telefonieren müssen, aber das ist ja nicht böse. No, czy może aż tak dużo musimy telefonować, ale w każdym razie nie jest to złe. A was machst du mit den SMS? Ale co czynisz z SMS-ami? Leider gibt es eine Vielzahl von Beispielen, wo niestety istnieje wiele przykładów, wo nicht nur junge Leute miteinander in Verbindung getreten sind. Gdzie nie tylko młodzi ludzie rozpoczęli ze sobą stosunek czy kontakt, sondern wo sogar verheiratete Leute mit anderen sich kontaktiert haben. Ale gdzie nawet już zamężni czy ludzie, którzy się pobrali ze sobą, podjęli z innymi ludźmi w ten sposób kontakt. SMS sind ja nicht böse. SMS-y same w sobie nie są złe. Freue mich auch, wenn ich mit meiner Frau, wenn man nicht telefonieren kann, kurz einen solchen Austausch haben kann. Ja też się cieszę, jeśli z moją żoną, czy jeśli mogę taki mieć kontakt z nią, czy jeśli z nią rozmawiam przez ten telefon. Aber was machst du mit diesen SMS? Ale co czynisz z tymi SMS-ami? Fragst du nur nach dem Wetter? Czy tylko pytasz się o pogodę? Oder ist das nur der Auftakt, um mehr zu wollen? Czy tylko jest to rozpoczęcie do tego, aby jeszcze więcej chcieć? Erstens, das Alter von 16 ist als ein Beispiel ist nicht das Alter, wo man sich verloben und eine Beziehung beginnen sollte. Po pierwsze, to jest tylko przykład, wiek 16 lat nie jest wiekiem, w którym powinno się czy można się zaręczyć, czy powinno się w ogóle rozwijać kontakt. Stosunek z inną osobą. Gottes Wort kennt eine Beziehung von Mann und Frau nur im Blick auf die Ehe. Słowo Boże zna stosunek pomiędzy mężczyzną a kobietą tylko w stosunku czy skierowanym, jeśli jest on skierowany do małżeństwa. SMS sind sehr, sehr gefährlich. I SMS-y są bardzo, bardzo niebezpieczne. Weil sie zunächst mal ganz banale Kontakte ermöglichen. Dlatego, że one umożliwiają z początku takie zwykłe, proste, banalne kontakty. Und dann geht es immer weiter. A potem to się toczy coraz dalej. Dann wird es leicht sogar anzüglich. I staje się to nawet i niemoralne. Hast du dir überlegt, was du mit einer SMS an den oder diejenige auslösen kannst, dem du geschrieben hast? Czy zastanowiłeś się nad tym, co możesz wywołać czy sprawić przez SMS-a, którego wysłałeś do tej czy innej osoby? Vielleicht sagst du, insbesondere wenn du männlich bist, ja, ich wollte einfach nur mal so eine SMS austauschen. Być może powiesz, jeśli jesteś mężczyzną, no ja tylko chciałem wymienić takiego SMS-a. Dann denk dran, gerade wenn du männlich bist. To pomyśl o tym, właśnie jeśli jesteś mężczyzną. Dass in aller Regel eine weibliche Person ganz anders von ihrer Art ist als wir Männer. Że z reguły kobiety są zupełnie inne, jeśli chodzi o jej istotę czy jej sposób pojmowania niż my mężczyźni. Für uns ist das oft so, heute im Kopf, morgen aus dem Kopf. Dla nas z reguły jest to tak, dzisiaj w głowie ta osoba, jutro już nie jest ona w głowie. Wenn du dagegen mit einer jungen Frau zu tun hast, a jeśli masz do czynienia z młodą kobietą, dann ist es so, dass sich jemand Hoffnung macht und dass das Herz, die Seele angesprochen wird. To jest tak, że ktoś, jeśli chodzi o tą kobietę, zaczyna sobie robić nadzieję i jej serce i jej dusza jest dotykana. Wir Männer reagieren oft hauptsächlich über unseren Körper. My mężczyźni z reguły czy w większości reagujemy przez nasze ciało, über unsere Augen, przez nasze oczy. Und Frauen vor allen Dingen über ihre Seele, über ihr Herz. A kobiety przede wszystkim przez jej duszę i przez jej serce. Es sind schon manche Verletzungen bewirkt worden durch solche SMS, die dann später zu großen Problemen führten. I już nieraz zostały wyrządzone kobietom rany, które zostały spowodowane przez takie SMS.
Und wir sind uns doch alle bewusst, dass diese SMS nicht nur zwischen Gläubigen ausgetauscht werden. A myślę, że jesteśmy wszyscy świadomi tego, że takie SMS-y nie są tylko wysyłane do osób wierzących. In der Schule, in der Ausbildung, im Studium. W szkole, czy w naszym zawodzie, czy na studiach. Vielleicht manchen Kontakt, den man sogar notwendigerweise führen muss. Być może z jakimś też kontaktem, który koniecznie musimy też go pielęgnować. Was meinst du vor 30 Jahren, wenn man seine Telefonnummer weitergegeben hätte, was das für ein Akt gewesen wäre? Myślisz, jak to było 30 lat temu, jeśli komuś miało się przekazać swój numer telefonu, cóż to był za akt? Der Austausch von Handynummern ist heute das Normalste von der Welt. A dzisiaj zamiana numeru telefonu komórkowego jest czymś najbardziej normalnym na tym świecie. Umso mehr musst du dich wappnen, musst du dich schützen davor, dass über einen solchen Weg nicht eine Verbindung, eine Beziehung entsteht, die nicht von Gott gewollt ist. Tym bardziej musisz się chronić i mieć na baczności przed tym, żeby przez taki sposób nie powstał jakiś stosunek. Ich will das Handy überhaupt nicht verteufeln. Ja wcale nie chcę sprawiać, że telefon komórkowy staje się jakąś rzeczą diabelską. Aber sei dir der Gefahren bewusst, die mit diesem Instrument verbunden sind. Ale bądź świadomy tych niebezpieczeństw, które są związane z tym instrumentem. Und auch hier gilt, wie im Internet, wie bei Filmen. I tak samo tutaj jest, jak i w internecie, czy w przypadku filmów. Es kommt auf dein Herz an. Wszystko zależy od twojego serca. Auf einen Herzensentschluss. Także i decyzję serca. Und auf den unbedingten Willen, diesen Herzensentschluss auch zu verwirklichen. I zależy to od koniecznej woli, aby rzeczywiście urzeczywistnić to zdecydowanie w twoim sercu.